trzy dni, które wstrząsnęły światem. Bez przerwy powtarzane pytanie. Czy ktokolwiek przy zdrowych zmysłach, choć przez chwilę, mógł przypuszczać, że Czeczeńcy, biorąc zakładników, mogą odzyskać wolność? Stojąc przed otoczonym przez milicję rosyjskim teatrem na Dubrowce, słyszałem coś takiego. Rosjanie myśleli sobie, że można gdzieś tam toczyć wojnę, a u siebie mieć spokój. Teraz, po 7 latach krwawych walk, mamy krew pod swoimi oknami. Czas zastanowić się, czy nie lepiej przestać zabijać, aby nie zostać zabitym. Będziemy wysadzać ich pociągi, szlaki komunikacyjne, urzędy, ale tylko te powiązane z ich aparatem represji. Mamy do tego prawo, gdyż oni u nas robią to samo. Gdy toczy się wojna, wszystko jest możliwe. Wojna ma swoje prawa. Jeśli zmuszą nas do tego, rozpętamy wojnę, która na granicach Czeczenii się nie zatrzyma. Dziką, niekontrolowaną wojnę. Wojna będzie bez praw. Jestem aktorką. Właśnie mieliśmy schodzić ze sceny. Sekundę i zostalibyśmy tam razem z innymi. Usłyszeliśmy strzały. Rzuciliśmy się do korytarza. Nie wiem, nie oglądaliśmy się za siebie. Szybko na górę, na dole wciąż strzelanina, coraz więcej strzałów. Myślałam tylko o jednym, modliłam się, żeby sił nie zabrakło. Wpadłam do garderoby. Wyłączyłam światło i trzęsąc się cała ze strachu, ukryłam się w kącie. Ktoś zaczął dzwonić do domu. Nikt z powiadomionych nie wierzył, że to prawda. Wszyscy myśleli, że żartujemy. Sądziliśmy, że budynek jest otoczony przez terrorystów i nie ma wyjścia. Po upływie jakiegoś czasu ktoś się ośmielił wyjrzeć i zobaczył, jak przez okno sąsiedniej garderoby skaczą nasze koleżanki. Nie było sensu dłużej się namyślać. Po kolei przez okno, po ścianie, trzymając się przewodów, i udało się. W ostatnim dosłownie momencie, bo nikt za nami już nie uciekł. Podobno bandyci wdarli się do garderoby i steroryzowali resztę, ukrywając się w niej aktorów. Spędzili ich do sali, tam gdzie trzymali pozostałych zakładników. Z nimi ze wszystkimi siedzieli w zali teraz. Była środa wieczór, dokładnie 9 wieczorem. Ludzie przed telewizorami spokojnie sobie odpoczywali. Nagle specjalne wydanie wiadomości. Cały kraj poderwał na nogi. Terroryści opanowali teatr. Wzięli mnóstwo zakładników. Część terrorystów podjechała pod teatr własnym samochodem i wdarła się do niego siłą. Inna grupa weszła wcześniej, zwyczajnie kupując w kasie bilety na spektakl. Plan operacji był przygotowany niezwykle starannie, w najdrobniejszych szczegółach. Weźmy choćby jedno oświadczenie ich przywódcy, Barajewa. Wynika z jego jasno, że to nie on kierował akcją, lecz jedynie wykonywał rozkazy Maschadowa i Basajewa. Nasza grupa nazywa się Brygada Riyadu Salahina, w przewodzie na smertnik islamu. Cel nasza, to my już niejednokrotnie zajawiali, cel nasza zastanowić wojnę i wywieźć wojska. My działamy po przykazu
военного, верховного военного эмира. Военный эмир там у нас Шамиль Басаев. Моя задача приехать сюда, то, что мы хотели с помощью Аллаха, мы это сделали. Мы ждали, мы это могли раньше сделать. Мы ждали, ждали, что кто-то придет, кто-то остановит. Szli gdzieś się schronić. Ich dom rozbiła bomba. Tuż przedtem rozmawiałam z nimi. Nie zdążyli zrobić kilku kroków. I koniec. Jego podmuch rzucił tam, a ją tu. Nóżki biedaczce urwało. Snaryad gdzieś upał. Вот сюда, вот в канализацию. Koniec. Wszystko obrócili w gruzy. A wy widzieli, widziała to pani? A skądże dziecko moje? W domu siedziałam, ledwo zdążyłam wyjść. Jak zaczynają strzelać, chowam się do domu. Gdy przestają, wychodzę. Idę sprawdzić, czy sąsiedzi żywi. Pytam o innych, czy nikomu nic się nie stało. W jaki sposób udaje się pani przeżyć? Skąd jedzenie? No choć sam zobacz, jak dogorywam. O, dziś ugotowałam sobie trochę kaszy na ogniu i trochę wrzątku popiłam. Trochę sąsiadom zaniosłam teraz. Jak tu żyć? Bez gazu, bez prądu. Niczego nie ma. Wczoraj jakiś młody człowiek narąbał mi trochę drewna, bo poprosiłam go. Zapłaciłam parę groszy. Sama przecież nie dam rady dzięki niemu, choć ognisko będę mogła od czasu do czasu rozpalić, coś ciepłego zjeść, ciepłej wody popić. Dzieci wyjechały. Zostałam samioteńka, ale radzę sobie jakoś. Rozpaliłam ognisko i herbatę na nim ugotowałam, jak w dawnych czasach. No i co dalsze będzie? Co pani popocznie sama? A skądże mogę wiedzieć, synku? Komu to wszystko było potrzebne? Po co tu wdarło się to wojsko? Po co te wszystkie walki? Nic nie wiem. Nic z tego nie rozumiem. Dlaczego mordują zwykłych ludzi? Nic nie rozumiem. Dlaczego zrujnowali nasze domy? Kto za to odpowiada i dlaczego to robi? Nie wiem. Wiem tylko, że nas wszystkich czeka zagłada. Это война на истребление, больше ни на чего. Говорят, город взяли, а где его? Powtarzają, że miasto zdobyte. A gdzie ono zdobyte? Bo nie tu. Ani jednego rosyjskiego czołgu tu nie widziałam. Gdy nisko przelatuje samolot, to zaraz zaczyna się strzelanina. A kto strzela? Pracuje. Niech pani stąd ucieka. Wieści mi zdjęła. A nie na siedzę. Jestem Rosjanką, nie jedyną tu. Gdyby nie Czeczeńcy, już dawno umarłabym z głodu. Чеченский народ, только чеченцы. Этому Ельцину в
a Jelcyn, żeby udławił się naszą krwią za to, co przez niego tu przeżywamy, za nasze nieprzespane noce, za nasz strach i cierpienia. Bez przerwy do nas strzelają. Dlaczego? Od 65 lat żyje tu w zgodzie z Czeczeńcami. Niech ich Bóg ma w swojej opiece, a tym rządzącym w Moskwie życzę, aby nie tylko ich dzieci, ale i wnuki doświadczyły tego samego, co oni nam tu zgotowali. Żeby wnuki ispytali takie chore, skoro my dziś przeżywamy. Chrani was, Boże. Nikt początkowo nie wiedział, co robić. Odpadała tylko jedna możliwość – natychmiastowego szturmu. Dziś słyszę, jak wielu Montreali mówi – straciliście czas. Trzeba było od razu atakować. Ale tak mogą mówić tylko ci, którzy nie mają o tym pojęcia. Fachowiec wie, że nie można atakować od razu, bo w pierwszej chwili najważniejsze są czynności wywiadowcze. Na dokładne zbadanie wszystkich szczegółów potrzebne są co najmniej 4 godziny. To jest absolutne minimum. Inne rozwiązania tylko w bajkach są możliwe. No bo na przykład skąd można było od razu wiedzieć, jak wyposażeni są terroryści? Dopiero później okazało się, że przytargali z sobą w sumie około 60 kg trotylu. Где-то в эквиваленте 60 кг тротила. Całą górę granatów. Dodatkowo ładunki umieszczone w tak zwanych pasach śmierci. Stale nosiło je na sobie aż 9 osób. Niezwykle fachowa robota. W każdym od 800 gram do 2 kg plastiku. Zasada działania dokładnie taka sama jak bomby ze zdalnie sterowanym zapalnikiem. Dla zwiększenia siły rażenia wszystkie te ładunki wypełnione były śrubami i gwoździami. Отсюда камер к чертовой матери! Больше всего я боялся штурма. Bardziej bałem się szturmu niż terrorystów. Inni zakładnicy tak samo. Z tym, że ja lepiej niż inni rozumiałem, że szturm jest nieunikniony. Bo jako dyrektor teatru dobrze znałem budynek i wiedziałem, że terroryści nie wszystko przewidzieli. Wiedziałem, że nie trudno jest do gmachu się dostać, ale też i to, że będą liczne ofiary wśród zakładników.